Witam serdecznie. Postanowiłam się podzielić z Wami moją opinią na temat bohatera miesiąca oraz broni miesiąca października 2021. Chciałam tylko jakby przypomnieć, to jest moja własna opinia, to nie jest jakaś tam wyrocznia czy po prostu coś, do czego się trzeba koniecznie stosować. Każdy ma prawo do swojego własnego zdania, także jeżeli ktoś uważa inaczej niż ja, nie ma problemu. Ja chętnie poczytam Wasze komentarze. Napiszcie pod spodem. Jeżeli się nie zgadzacie ze mną, to nie wiem, może ja będę mogła zmienić moje zdanie. Jeżeli się zgadzacie, też piszcie, to jest bardzo miło. Poprawia algorytm YouTube'a, także ułatwia mi prowadzenie mojego kanału. Anyway, wracamy do tematu, czyli bohater miesiąca. Bohaterem miesiąca października jest Lupita. To jest bohater pięciogwiazdkowy, czerwony. Chyba jeden z ładniejszych, według mnie, bohaterów, żeńskich bohaterów tutaj w tej grze. Naprawdę bardzo lubię to, jak ona została wymyślona. Ja może przejdę do mojego. Udało mi się dostać kopię tego bohatera, tej bohaterki, także mam jedną, no nawet nie, chyba nie tylko jedną. I tutaj, proszę bardzo, jak spojrzymy na nią przez szkło powiększające, bardzo mi się podoba ta jej stylizacja, naprawdę. Cały ten strój, taki trochę a la Zorro, trochę a la, nie wiem, Lara Croft. Połączone wszystko w jednym, razem z tą hiszpańską spódnicą, długie włosy. Ja uważam, że ona jest naprawdę śliczna. Bardzo mi ten bohater pasuje. Co mi nie pasuje w niej, to jest chyba ta jej animacja, która ja w ogóle generalnie nie lubię animacji przy niektórych bohaterach, którzy kiedy oni atakują, animacja taka jak przy Lupicie, czy przy Mortisie, przy Rzeźniku. Dlaczego ich nie lubię? Dlatego, że one zwalniają grę. Szczególnie to przeszkadza w czasie eventów, kiedy one jakby opóźniają, powodują, że traci się więcej czasu na oglądanie tej animacji niż to jest potrzebne. Także dla mnie jest to zbędne. Wiem, że wielu moich kolegów, nawet sojuszy, uważa, że animacja jest super i dodaje tej grze, jakby nie wiem, pikanterii to może złe słowo, ale daje im dużą frajdę oglądanie tej animacji. Także każdy jest inny. Więc tak, stylizacja mi się podoba, animacja, mogę spokojnie żyć bez tej animacji. Wracając do bohatera, zaraz przeskoczymy z powrotem. Popatrzmy na jej statystyki najpierw. Więc Lupita jest bohaterem szybkim, potrzebuje, ma szybkość do ładowania jest 62, to znaczy, że ona potrzebuje do pełnego doładowania 9 klocków. 9 klocków, ale zwróćcie uwagę, że przejście na kolejną, jakby przełamanie kolejnej bariery szybkości, czyli poziomu 65, wymaga tylko dodatkowych 3 klocków, tego, że można to przełamać z praktycznie tym bardzo podstawowym karabinem Tiger Happy, który jest czterogwiazdkowym bohaterem poprawiającym szybkość. On nawet nie musi być do końca zlevelowany, żeby ją przerzucić na 8 klocków. Także to jest bardzo dobre. Jest to jeden z szybszych bohaterów w całej tej grze. Ale jak to zwykle bywa z szybkimi bohaterami w Puzzle Combat, ona później płaci za to swoimi właściwościami, swoją siłą i tak dalej. Zaraz do tego dojdę. Jeżeli chodzi o statystyki, ona jest, to jest snajper, czyli uderza jednego wroga, więc nałożony jest to jakby większy akcent na to, na ten jej atak, więc ona atak ma 7-2-8. Ponieważ ten atak jest taki wysoki, więc oczywiście te dwa pozostałe,
Dwie pozostałe wartości są obniżone, czyli obrona jest 6,5,7 i zdrowy jest 1,3,6,5. To jest dosyć typowe przy szybkich bohaterach. Jakie ona ma właściwości specjalne? Więc główną jej właściwością specjalną jest zadawanie obrażeń i ona zadaje 235% obrażeń. Ta wartość sama w sobie, nawet jak na szybkiego bohatera, jest według mnie trochę mała. Można ją porównać do, nie wiem, innych czerwonych, pięciogwiazdkowych snajperów. Bohater taki jak, zaraz znajdziemy, Blair. Proszę bardzo, Blair jest szybka, ładowanie ma 64, czyli jest szybsza, jest tak samo szybka jak Lupita, ale potrzebuje tylko jednego klocka do przełamania tej bariery szybkości. I ona zadaje celowi 260% obrażeń, czyli już widać, że jest mocniejsza. Drugi bohater, ja nie mam go tutaj, nie mogę go pokazać, ale to jest Delmar. Delmar zadaje również tą podstawową wartość. Podstawowa wartość jego ataku jest również wyższa niż Lupity. Kolejny snajper. Ups. No proszę, machina wojenna. Kupiłam, mam tylko ludce, bardzo rozczarowujące. Nieważne, wracamy tutaj do moich bohaterów. I moim tutaj bohaterem jest Judge, czyli Rich, proszę bardzo. Rich, który jest po prostu, to jest powerhouse, to jest najmocniejszy chyba snajper czerwony, ma 515 obrażeń. Także nie wiem, co jeszcze jest ze snajperów. Wildcat to jest. Mogę go tutaj znaleźć, dlatego że Wildcat jest waniliowym bohaterem pięciogwiazdkowym, czerwonym. Generalnie nie jest to bardzo popularny bohater czy karta, którą się gra. Oczywiście chowa się teraz, jak ją. O, tu jest, jak ją potrzebuje. Ta podstawowa wartość ataku jest 290%, więc nawet waniliowy bohater atakuje mocniej niż bohater miesiąca. O. Także już ta pierwsza cecha jakby jest taka słabiutka. Druga właściwość, jakby druga ta właściwość specjalna jest bardzo interesująca. Według mnie przynajmniej i mnie się ona bardzo podoba. I na pierwszy rzut oka, kiedy pierwszy raz widziałam tą kartę, bardzo mnie ona zaintrygowała i myślałam, że ten bohater będzie się jakby prezentował lepiej niż się prezentuje. Więc inicjator zabiera celowi 186 punktów zdrowia w ciągu 3 tur, czyli te 186 dzielimy na 3. To jest jakby pierwsza część tej właściwości. To jest bardzo dobra cecha, bardzo interesująca. Może to nie jest tak znowu strasznie dużo, 156 punktów zdrowia, ale kiedy poczytamy dalej, to pisze, że ilość zabieranych celowi punktów zdrowia jest zwiększona o 22 punkty za każdego martwego sojusznika w momencie rzucania czaru. Czyli jeżeli Lupita jest jakby bohaterem kończącym walkę, tym, który zostaje na polu później, albo który atakuje najpóźniej, to ta jej druga właściwość, ta druga cecha naprawdę pozwoli, jakby potrafi być, tak mi się wydaje przynajmniej, potrafi być bardzo denerwująca czy frustrująca, dlatego że rzeczywiście ona potrafi, to jest tak jak taki wampirek, wysysać to zdrowie z przeciwników. Kolejną ważną rzeczą tej cechy jest to, że tego efektu nie można usunąć. Czyli jakby nie można się go pozbyć. Jak ona rzuci go na naszych bohaterów, czyli na przykład na naszą drużynę atakującą, to nic z tym nie można zrobić, chyba że uda nam się zabić Lupita. To wtedy wiadomo, że ten efekt się traci.
co jest również ciekawe i co działa, ona może tą, ona jest bardzo szybka, więc można ją ładować dosyć często, więc ten jej efekt można dorzucać na, jeżeli jest więcej bohaterów zostało, bohaterów przeciwnika, to można rzucać to praktycznie na każdego bohatera. Ona będzie z każdego z nich zabrać te punkty zdrowia, co spowoduje, że ona się będzie jakby leczyć bardzo szybko i dosyć tak znacznie. I w związku z tą całą cechą, wydaje mi się, że najlepszą pozycją, jeżeli stosuje się jej w obronie, najlepszą pozycją dla niej byłoby skrzydło. Dlatego, że ona tam, po pierwsze, ona jest szybka, więc ona sobie na tym skrzydle się i tak załaduje, a po drugie, właśnie to wysysanie tego zdrowia będzie miało sens, dlatego że ci na skrzydłach, ci bohaterowie na skrzydłach, oni zazwyczaj przeżywają tych swoich kolegów, którzy są na tanku i na flankach. Także ciekawe, interesujące, nie mam jej jakby ulepszonej, tej mojej Lupity, jeszcze nią nie gram i chyba nie zostanie ulepszona, bo udało mi się wylosować Blair, która według mnie jest dużo lepszym bohaterem niż Lupita, więc ja pracuję nad Blair w tej chwili. Czy Lupita dojdzie do 5 gwiazdek? Nie wiem, prawdopodobnie nie. Będę nią grała na tym poziomie 4,80, zobaczymy, może coś się zmieni. Lupita należy do klasy szpiegów i może zajrzymy do któregoś z moich bohaterów, których tutaj mam z klasy szpiegów. Goldman. Więc co ona daje? Daje 3% szans na zredukowanie doładowanie wroga o 10% po zadaniu obrażeń. Świetna cecha, naprawdę, czyli jakby dodatkowo wspomaga ten atak tej Lupity. Ona się, ta redukcja doładowania jest jak 3, 6, 9, 12, 15% szans. Całkiem przyzwoite 15% szans. Jeżeli robiłabym to drzewo umiejętności dla Lupity, to oczywiście szłabym po stronie ataku, wzmocniłabym jej atak, czyli wszędzie tam, gdzie jest atak, wszędzie tu, gdzie widzę ten premier do ataku, czyli ikonkę pistoletu, chyba bym poszła tutaj po obronie, dlatego że ona ma obronę dosyć niską, więc próbowałam wzmocnić jej obronę, więc poszłabym obrona i atak. I w jej przypadku, ja generalnie zatrzymuję moich bohaterów na poziomie 19 węzła, tych pięciogwiazdkowych, dlatego że ten ostatni węzeł to kosztuje 250 emiratów, to jest bardzo dużo. Ale w przypadku właśnie Lupity, jeżeli dołożyłoby się premię zrobiłbyś tą premię, przyspieszenie premii doładowania, to chyba można ją przełamać jeszcze i zmniejszyć do 7 klocków jej doładowanie. Także bardzo interesujące. Chyba byłaby wtedy rzeczywiście najszybszym bohaterem w grze. Nie wiem, chyba jest jeszcze kilka, które można przełamać do 7 klocków. Już w tej chwili nie pamiętam nazw, ale jest jeszcze kilka, które można przełamać. Okej. Okay. Jaką broń używałabym do Lupity? Oczywiście, ponieważ jest ona bohaterem atakującym, więc ja bym się skupiała na broni, która ten atak wspomaga. Także Igni, co Igni daje? Premia broni daje podpalenie. Oczywiście, że ona to pomoże, ale tak jak wspomniałam, Lupita jest snajperem, więc to będzie miało tylko efekt na jednego bohatera. Nie, no ja wolę te podpalające bronie na tych bohaterów, którzy mają większy zasięg, czyli trafiają dwóch, trzech albo pięciu wrogów. Lewi daje pancerz, więc jeżeli nie zależy nam na przełamywaniu szybkości, to i mamy ten karabin, no to wtedy oczywiście on będzie wzmacniał jakby obronę Lupity.
Falcon podnosi zdrowie, również jeżeli taka jest nasza potrzeba i taką broń mamy, to jak najbardziej. WSS Vantage, ja mam tą broń zmaksowaną, dlatego że to był mój pierwszy pięciogwiazdkowy czerwony karabin przez dłuższy czas. Praktycznie w tej chwili już nie używam. Ta szansa na atak krytyczny jest czasem pomocna. Także też można ją zastosować na lupicie. Co jeszcze? Melgor. Osobiście nie robię tego karabinu w ogóle. Aczkolwiek bardzo lubię tą właściwość szansa na uniknięcie osłabień. Uważam, że to jest dobra właściwość broni, ale jeżeli jest ona jedyną właściwością broni, to może bym sobie odpuściła. Tank Barnem, on daje dodatkowe punkty zdrowia i daje również 32% szans na odporność, więc jeżeli porównamy z tamtym poprzednim, który daje 19%, tutaj jest 32% szansy, więc oczywiście jest to lepsza opcja. Rozważyłabym również ten karabin dla Lupity. Coś jeszcze z czerwonych. Mainframe unik czterogwiazdkowy. Zawsze unik jest najlepszy według mnie na obronie. Manchester, szansa na krytyczny. Jeżeli nie mamy nic innego, to ten też będzie dobrze działać. Czekanow ma szansę na atak krytyczny plus zwiększa szybkość, czyli jakby przełamuje ją tą o jeden klocek, daje szansę na atak krytyczny. Dobra broń, bardzo dobra broń dla Lupity. Waffle, w ogóle nie ma sensu tej broni nawet podciągać do góry. Manchester daje trochę zdrowia, ale to jest tak nieznaczna ilość dla pięciogwiazdkowego bohatera, że to też nie warto brać pod uwagę. Tiger Happy oczywiście plus 7 zwiększona prędkość, czyli nawet jeżeli będzie nie ulepszony, to wciąż przełamuje ją, odejmuje ten jeden klocek z doładowania Lupity. Cubic daje truciznę. Ok, jesteśmy z powrotem na Igni. Także, aha, gdzie widziałabym zastosowanie dla Lupity? Gdzie uważam, że ten bohater miałby szansę się wykazać? Więc chyba w obronie na skrzydle to byłoby najlepsze miejsce dla niej. Czy używam jej w ataku? Te jej wysokie właściwości ataku, które tutaj ma, wysoką statystykę ataku, powodują, że klocki atakują z większą siłą, jakby dodaje tą większą moc do ataku puzli. Więc w tej drużynie atakującej to może rzeczywiście pomóc, aczkolwiek jej osobisty atak jako taki jest dosyć słaby. Naprawdę wolałabym wsadzić Ridge'a czy Blair w moją drużynę i z nimi atakować niż z Lupitą. Jeżeli chodzi o machinę wojenną, też ze względu na ten zwiększenie ataku klocków może to pomóc w połączeniu z Blunderbussem, może nie wiem. Generalnie uważam, że nie jest to bohater zbyt imponujący, trochę taki niszowy. Może nim muszę trochę pograć, żeby bardziej się poznać, wyczuć ją, ale podejrzewam, że ona tak samo jak Xander, który jest jednym z bohaterów miesiąca wcześniejszym i chyba jest jednym z najgorszych kart tutaj w grze. Podejrzewam, że ona też będzie siedziała na ławce rezerwowych przez dłuższy czas. Także jeżeli uważacie inaczej, jeżeli macie lepsze doświadczenie z tą kartą, tak jak wspomniałam, ja nią nie gram, więc nie mam jakby, nie pracowałam z nią, więc nie mam takiego bliskiego
zapoznania się z jej właściwościami, ale nie przemawia do mnie. Wiem, że jeden kolega ode mnie z sojuszu zrobił ją bardzo szybko, zrobił power leveling Lupity w momencie, kiedy ją wylosował, zmaksował jej emblematy, wziął ją chyba na jedną wojnę i po tej jednej wojnie ściągnął te emblematy z niej i odstawił ją na ławkę rezerwowych. Tak samo powiedział, że nie będzie się z nią męczył. Także to tyle od kogoś, kto miał ją na zmaksowaną na fulla. Okej, no to tyle, jeżeli chodzi o moją opinię odnośnie bohatera miesiąca. Spójrzmy teraz szybciutko na broń miesiąca, czyli Spelunker 47 ma dosyć zrównoważoną statystykę, 228 atak, 233 obrona, 15% szansy na uniknięcie osłabień oraz dodaje 180 punktów zdrowia. Ten karabin jest bardzo, bardzo podobny do waniliowego. O, to chyba jest Warhead. Nie, ja spojrzę. Zielony, pięciogwiazdkowy Warhead. Którego oczywiście jest dużo łatwiej zdobyć, dlatego że można go wyprodukować w zakładzie zbrojeniowym. Tutaj, proszę bardzo. I ten Warhead ma co plus 19 odporność, plus 155 zdrowie, trochę słabsze statystyki niż ta broń miesiąca. Także jeżeli ktoś ma oba i porówna je ze sobą, no to widać, że ten waniliowy Warhead ma większą szansę na uniknięcie osłabień, mniej zdrowia. Ten broń miesiąca ma większe zdrowie, mniejsze szanse na uniknięcie osłabień. Zależy, co jest dla nas ważniejsze, co nam bardziej odpowiada, na co byśmy woleli założyć nacisk. Oczywiście wiadomo, że broń miesiąca, ponieważ te statystyki ma większe, więc jej siła jest wyższa, dlatego że siła jest 174, a siła tego Warhead jest 167, czyli jakby podnosi nam moc drużyny, tą, która się pokazuje. Więc jeżeli te punkty są dla kogoś ważne, no to oczywiście wtedy będzie się bardziej skłaniał w kierunku tej broni miesiąca. To nie jest jakaś broń rzucająca na kolana, nie jest to broń rewelacyjna. Ja widzę, że dla niej zastosowanie jak najbardziej może się przydać, ale jeżeli ktoś już ma zmaksowanego Warheada, nie widzę potrzeby robienia tego egzemplarza. Chyba rzeczywiście jakby nie ma innych opcji, nie ma nic więcej do zrobienia. Także nie wiem, generalnie październik nie dostał ani dobrej karty bohatera, ani dobrej karty broni. Trochę to jest rozczarowujące, no ale cóż, także jeżeli ktoś nie dostał ani jednego, ani drugiego, nie ma czego rozpaczać. Jeżeli macie mieć szczęście w losowaniu, może w przyszłym miesiącu będzie coś lepszego, co będzie warto dostać i trzymać w swojej kolekcji. Okej, to tyle, jeżeli chodzi o moją opinię. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za wszystkie subskrypcje i lajki i wszystkie komentarze. Naprawdę bardzo to pomaga mojemu kanałowi oraz pokazuje mi, które filmy lubicie oglądać, jakie tematy są dla Was ciekawe. Także dzięki. Dzięki za całe wsparcie i życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!